Minęły 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Przez ten czas zostało wprowadzone dużo ustaw, które przeczą idei wolności, a Jarosław Kaczyński przez ten czas zdobył nagrodę Człowieka Roku Wolności właśnie. No, żeby zrozumieć, jak bardzo to jest absurdalne, trzeba sobie jasno powiedzieć, o jaką wolność chodzi, co to jest prawdziwa wolność, bo niestety jedną z silnych stron obecnego rządu jest jego opozycja parlamentarna, czyli pseudoopozycja tak naprawdę, złożona z Platformy Nowoczesnej i PSL-u, która zamiast właśnie atakować PiS za realne odbieranie wolności, prawdziwej wolności indywidualnej, czyli wolności gospodarczej, to atakuje PiS za odbieranie tak zwanych wolności demokratycznych. Tak? Tymczasem właśnie istotna jest ta wolność gospodarcza, bo tam wolność demokratyczna, że ktoś może sobie pomanifestować, wolność słowa i tak dalej, no to tak jakby walczyć o to, żeby niesłusznie skazany więzień w celi mógł sobie manifestować swoje niezadowolenie, zamiast walczyć o to, żeby go po prostu z tej celi wypuścić. I właśnie tą realną wolność narusza rząd Prawa i Sprawiedliwości, wprowadzając nowe podatki, tak jak na przykład horrendalna akcyza na papierosy, która uderzy w konsumentów i zniszczy branżę papierosów, bo przypomnę, że dokładnie to samo próbowano zrobić we Włoszech czy w Portugalii. Tam oczywiście spowodowało to zepchnięcie tej branży do szarej strefy, a w przypadku niektórych użytkowników na przerzucenie się z powrotem na papierosy z dymkiem. Dalej, Prawo i Sprawiedliwość nakłada nowe podatki, na przykład pod pretekstem uszczelniania VAT-u, po czym właśnie z zagrabionych pieniędzy łaskawie tam część oddaje w ramach 500+, zamiast po prostu obniżyć podatki rodzinom. Apteka dla aptekarza, czyli może prowadzić działalność aptekarską tylko wybrany, reglamentowany państwowo. Ktoś, kto dostał państwowego namaszczenia. To jest upaństwowianie gospodarki. Mieszkanie plus to już jest głęboki PRL, gdzie władza zamiast uwolnić branżę budowniczą z biurokracji i obciążeń podatkowych, to właśnie znowu bierze się za własnymi rękoma budowanie mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus, no i branża futrzarska też niszczona teraz bezpardonowo przez władzę i tak dalej, i tak dalej. Z całą pewnością jest to obóz wrogi wolności, więc tytuł Człowieka Wolności jest po prostu jakimś nieśmiesznym żartem. A wracając na chwilkę do e-papierosów, czy to może być spowodowane, znaczy tam wprowadzenie tego nowego podatku, mimo że PiS obiecał, że tego robić nie będzie, wprowadzać nowych podatków, czy to może być spowodowane tym, że wpływy z akcyzy na tradycyjne papierosy po prostu jakby spadły? No, jest to związane z tym, że branża tytoniowa znowu na pewno lobbuje u władzy, żeby uwalić tą branżę e-papierosów, tak? Ale to jest myślenie bardzo złe, dokładnie odwrotne niż myślenie logiczne, myślenie konstruktywne, bo to jest prawda, że zwykłe papierosy są nierówno traktowane poprzez to, że mają akcyzę, a e-papierosy nie mają, tak? Ale czy jeżeli okradnie nas złodziej, to my się domagamy, żeby tego złodzieja skazać i odizolować, żeby przestał nas okradać, czy domagamy się tego od państwa, żeby okradł równo też naszego sąsiada? A tego właśnie teraz się domaga branża tytoniowa, oczywiście nieoficjalnie, ale lobbuje właśnie, żeby, ponieważ ona jest okradana, to trzeba okraść też e-papierosy. My mówimy, zróbmy odwrotnie, przestańmy okradać branżę tytoniową. Nie ma żadnego powodu, żeby nakładać wysoką akcyzę na papierosy. Kto jest nałogowcem, ten i tak będzie palił i wcale nie chodzi o odwiedzenie od palenia, bo gdyby o to chodziło, to by się po prostu zakazało, tak samo jak narkotyków, zakazało palenia. Tymczasem chodzi po prostu o ściąganie haraczu, tak samo jak praca jest opodatkowana akcyzowo, prawie 60% dochodów zabiera państwo w rozmaitych podatkach pośrednich i bezpośrednich. Chyba nie chodzi o to, żeby zniechęcić do pracy, tylko właśnie chodzi o łupienie obywateli. Państwo łupi obywateli we wszystkim, z czego obywatel nie jest w stanie zrezygnować. Nie może zrezygnować z pracy, bo musi się utrzymać, a nałogowiec nie może zrezygnować z papierosów, stąd najwyższe podatki w tej branży. I akcyza na e-papierosy to jest zniszczenie
zniszczenie tego rynku. We Włoszech to było 5,5 tysiąca straconych miejsc pracy, 2 tysiące punktów sprzedaży papierosów. My proponujemy coś odwrotnego, to znaczy wychodzimy ze swoją ustawą, która właśnie uwalnia rynek e-papierosów, wyciąga spod ustawy o obciążającej wyroby tytoniowe, tak zwane bazy nikotynowe, pozwala na reklamowanie i handel e-papierosami w internecie i przede wszystkim pozwala na to, żeby prywatny właściciel jakiejś nieruchomości sam zdecydował o tym, czy można u niego palić, czy nie. Jeżeli możemy i powinniśmy móc zdecydować, czy w naszym mieszkaniu można palić, czy nie, to tak samo właściciel restauracji powinien o tym zdecydować, właściciel prywatnego ośrodka transportu, a niech to klienci wybiorą, czy chcą skorzystać z autobusów, czy pociągów, w którym można palić, czy z pociągów, w którym palić nie można. Wspomniał Pan wcześniej, że PiS chce zniszczyć branżę futrzarską. Przypomnę, że jest to rynek w Polsce warty około 1,5 miliarda złotych. Zaangażowanych jest w to 760 różnych gospodarstw, przedsiębiorstw. No i z jakiegoś powodu tą branżę chcą jakby zniszczyć, właściwie zlikwidować, zakazując po prostu hodowli zwierząt futerkowych. No, uważam, że tutaj w dużej mierze pod różnymi pretekstami tak naprawdę rząd ulega naciskowi gospodarki niemieckiej, bo ostatnio było tu spotkanie 150 producentów z branży futrzarskiej, którzy spotkali się z 8 ekologami z organizacji, tak zwanych organizacji ekologicznych, i ci ekologowie mówili, że chodzi o to, że ta branża powoduje, że jest dużo much, jest smród i tak dalej. Nie wiem, od kiedy ekologowie są przeciwni istnieniu much. Nie jest to zbyt konsekwentne podejście do przyrody, ale mówiąc zupełnie poważnie, to oczywiście bardzo często organizacje ekologiczne to są organizacje opłacane przez niemiecką gospodarkę po to, żeby sobie zablokować konkurencję albo coś wywalczyć. Ja znam osobiście kogoś, kto właśnie był takim walczącym ekologiem i zobaczył, jak to wygląda, jak nad morzem blokował budowę elektrowni i miał za to pieniądze na utrzymanie, i tajemnicą tam Poliszynela było, że to są pieniądze z Niemczech, żeby zablokować tutaj budowę elektrowni, żeby Niemcy mieli tutaj monopol. Podobnie jest tutaj na przykład wymuszenie tego, żeby odpadki jakieś drobiowe i tak dalej nie mogły być utylizowane właśnie w sposób taki korzystny, czyli utylizowane w ramach branży futrzarskiej, bo tymi odpadkami drobiowymi można karmić te zwierzęta, i jeżeli zablokuje się, zniszczy się tą branżę, no to skorzystają na tym inne państwa. Rosja już na przykład zapowiada, że w takim razie oni u siebie rozwiną taką branżę, no bo to jest opłacalne i korzystne też ze względu właśnie na tą utylizację. My będziemy mieli wtedy obowiązek utylizować te odpadki w specjalnych zakładach, gdzie te zakłady są oczywiście w Niemczech. Mówi Pan tutaj dużo negatywnie o rządach Prawa i Sprawiedliwości, a może widzi Pan jakiekolwiek pozytywy tych 2 lat rządów? No, z całą pewnością, gdyby nie ten rząd, nie mielibyśmy sukcesu w kulturze, konkretnie w kinematografii, bo gdyby nie ten rząd, nie powstałby serial Ucho Prezesa. Natomiast zupełnie poważnie, to oczywiście są pewne pozytywy, których się spodziewałem, ale znacznie mniej niż się spodziewałem. Są pozytywy na przykład takie, że wreszcie w telewizji państwowej, która robiła propagandę w drugą stronę, wreszcie jasno pokazano, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem. To są takie kwestie dotyczące właśnie spraw bliskich, spraw historycznych, pewne pokazanie pewnej prawdy historycznej związanej właśnie z postkomuną i tak dalej. Pewny większy nacisk na patriotyzm, przynajmniej w tej retoryce, czy sprzeciw wobec kwot imigrantów, ale znowu zwracam uwagę, że nie można się na to nabrać, bo to jest fasada. Otóż rzeczywiście rząd, i chwała mu za to, nie wpuszcza kwot imigrantów, ale robi to tylko dlatego, że jest na pasku demokracji, a dzięki naszej szeroko zakrojonej kampanii w czasie wyborów parlamentarnych przeciwko wpuszczaniu tutaj nachodźców, tylko dzięki temu większość Polaków jest przeciw, więc rząd zmienił zdanie z kampanii na inne i sprzeciwia się przy wpuszczaniu tu imigrantów. Ale jednocześnie robi to też po to, żeby udawać przed wyborcami, że jest uniosceptyczny. Tymczasem zupełnie tak nie jest. Jarosław Kaczyński wprowadził nas do Unii, a jak doszło do Brexitu, to Jarosław Kaczyński powiedział wprost, że nie ma przyszłości Europy bez
Unii Europejskiej. To jest skrajnie prounijna partia, która znowu puszcza oko do antyunijnego elektoratu, tak jak puszczała oko do wolnorynkowców w czasie kampanii wyborczej, obiecując na przykład podwyższenie kwoty wolnej od podatku. PiS wtedy tak mówił, że dobra, my tu obiecujemy 500+, żeby wygrać wybory, ale tak naprawdę wprowadzimy wolny rynek. I wielu wolnorynkowców to uwierzyło i głosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Teraz są zawiedzeni, bo jest dokładnie odwrotnie. To znaczy właśnie rząd realizuje takie obietnice jak 500+, mieszkanie plus i tak dalej, a nie realizuje takich obietnic jak kwota wolna od podatku, wręcz podwyższa podatki i nakłada nowe akcyzy. Partia Wolność przekroczyła w końcu próg Sejmu. Pierwszym krokiem jest wstąpienie posła Jacka Wilka, prawda, do Partii Wolność. Jaki jest krok drugi? Tak, to moment historyczny, kiedy przekraczamy próg Sejmu. Krokiem drugim jest przede wszystkim teraz skorzystanie z tego, że mamy posła, zgłaszanie projektów ustaw i nagłaśnianie naszego programu, naszych postulatów. Natomiast mam też nadzieję, że uda się tym krokiem posła Jacka Wilka zasilić odwagą posłów, o których wiemy, że się wahają, czy przechodzić do nas, czy nie. I być może, jeżeli to się... Jest szansa na koło? Oczywiście, że jest szansa i jeżeli to się uda, to uda nam się stworzyć koło wolności w Sejmie.